Dobry wieczór, dobry wieczór. Zapraszam na malowanie wulkanu pastelami olejnymi w Tygodniu Żywiołów. Wulkan wprawdzie namalujemy w nieco bardziej wieczorowej oprawie, bo wtedy lepiej widać to, co najbardziej atrakcyjne w wulkanie, czyli wyrzucaną przez niego magmę. Na zdjęciu wulkan Agung na Bali, na który planowałem wyprawę tego lata i niestety pandemia pokrzyżowała moje plany. Ale jeszcze się uda. Dzisiaj zatem wybierzemy się na ten wulkan rysunkowo, malarsko, pastelami. Zapraszam serdecznie. Przygotujcie pastele olejne i szary lub brązowy papier i mocne nerwy. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór. Zapraszam serdecznie na malowanie. Zdjęcie tylko poglądowo, ponieważ będziemy malować wulkan w porze wieczorowej. Nie udało mi się niestety znaleźć zdjęcia, które mógłbym wykorzystać, nie naruszając niczyich praw autorskich. Dlatego będę malował. Natomiast wy będziecie dokładnie widzieć, co dzieje się na mojej kartce. Tutaj tylko jako przykład wulkan, na który planowałem wyprawę tego lata, wulkan Agung na Bali. Fantastyczne miejsce, piękne miejsce, czynny wulkan nadal. To erupcja z 2017 roku. Z tego co wiem, duża. To była duża erupcja. Bardzo klasyczny wulkan o kształcie stożka. I my skupimy się na kraterze, na tym co tutaj. Tyle tylko, że będziemy malować w przyciemnionej tonacji. Tak, żeby było widać ogień i lawę wydobywającą się z wulkanu. Przygotujcie pastele olejne i będziemy zaczynać. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Papier szary lub brązowy, no raczej ciemny papier, lepszy będzie. Witaj Pawle, dobry wieczór. Witam panią Martę ponownie. No i zaczynajmy, zaczynajmy. Gdzie lawa? No tutaj lawy nie ma, bo po pierwsze zdjęcie w dzień wykonane, a poza tym nie każda erupcja wulkanu wiąże się z lawą wylewającą się z wulkanu. Czasami jest to głównie dym, bomby wulkaniczne i takie właśnie sprawy. U mnie taki szaro-brązowy papier. Jakieś mi tutaj nierówności na stole zostały. O, już jest równo. Ponieważ malujemy na ciemnym papierze, bo po prostu będzie to bardziej efektownie wyglądało, proponuję, żebyśmy zaczęli od jakiejś jasnej kredki, którą naszkicujemy sobie. To może być jasny róż, bardzo jasny, żółty, ale najlepiej, żeby to była kredka kryjąca. Ja użyję akurat bardzo jasnego różu, bo wiem, że on kryjący jest. No i zaczniemy od stożka wulkanicznego, tak, żeby jeszcze pokazać trochę dymu, który wydobywa się z niego.
Zastanawiam się właśnie tylko, jak go umieścić, czy tak, może nie idealnie na samym środku, tak prawie na środku. Proponuję troszeczkę przesunąć się w lewo. Na przykład to dym skierujemy w prawo i będzie dzięki temu dobra kompozycja. Klasyczny stożek wulkaniczny. Dobry wieczór, dobry wieczór. Proponuję, żebyśmy na razie zajęli się rozjaśnieniem wulkanu w tym miejscu, gdzie on będzie wybuchał. I dodali ściekającą po jego krawędzi lawę. To jest na razie taki podkład oczywiście pod lawę, dlatego on jest taki biało-różowy. Zaraz będziemy do niego dodawać inne jeszcze tony. To, co jest ważne, to mocne akcenty i mocno przyciskajcie w tym miejscu, gdzie wulkan będzie wybuchał. Tak naprawdę tej erupcji lawy widać stosunkowo niewiele w miejscu, gdzie ona następuje, ponieważ ona się kryje zaraz w dymie. Myślę, że możemy nawet troszeczkę ten krater poszerzyć, tak jakbyśmy byli bliżej zdecydowanie miejsca całego zdarzenia. Te linie, po których spływa magma dookoła, one przy okazji wyznaczają troszkę kształt wulkanu, zatem rysunkowo pełnią ważną rolę. Pomagają nam tę erupcję, kształt wulkanu zobaczyć. Możecie obracać kredkę tak, żeby spadały z niej spore ilości pigmentu, przyklejały się do papieru. Witam serdecznie. Witam. No i teraz nałożymy sobie bardzo jasny żółty. Później już troszkę ciemniejszy żółty, troszkę cieplejszy. I tak będziemy przechodzić do pomarańczu stopniowo. Możemy też śmiało żółty nałożyć na tej ściekającej lawie. Zaraz jeszcze tam pojawi się nieco pomarańczu, oczywiście. No i teraz przechodzimy już do pomarańczu. Proponuję nawet jeszcze troszeczkę zrobić podkładu żółcienią i dopiero na nią nakładać pomarańcz. Czyli tak jak dzisiaj przy malowaniu ognia, najpierw te najjaśniejsze fragmenty, a później te już trochę ciemniejsze, mniej świecące. Ognisty czwartek się podoba Patrycji. Pozdrawiam cię serdecznie, Patrycjo, cieszę się.
Słuchajcie, ponieważ tutaj za chwilkę pojawi się sporo dymu, proponuję, żebyśmy już troszkę pomarańczu nałożyli, tak żeby on zabarwił dym unoszący się z krateru. Ten dym zaraz powstanie, kiedy rozjaśnimy troszeczkę niebo, bo my minimalnie je będziemy rozjaśniać. Właściwie możemy użyć błękitu, albo może nawet takiego turkusowego błękitu. Proszę bardzo, zróbmy tak. Dodamy sobie w ten sposób takie wieczorne niebo za wulkanem. Natomiast tutaj bardzo dobrze użyjemy koloru papieru do stworzenia efektu dymu wydobywającego się z krateru. Eksperymentuję z tymi mieszankami. Może jednak przyciemnię ją trochę. Myślę, że tak będzie lepiej. Zaraz dodamy jeszcze efekt poświaty nad lawą, jako taką. Tutaj u góry zostawimy sobie kolor papieru wstępnie jako wulkaniczny dym. I ten dym od razu troszkę pomarańczem rozświetlimy, bo to jest wieczór, pamiętajmy o tym, więc dym będzie po prostu podświetlony przez wybuch. Możecie też dodać pomarańczem teraz troszkę śladów na tym błękicie. No i takie akcenty. Kilka poziomych linii również się przyda. Natomiast sam wulkan potraktujemy teraz
czernią, do której dodamy ciemny brąz lub ciemny, no najlepiej i ciemny brąz, i ciemny błękit. Myślę, że gdzieś jeszcze tutaj mogą pojawiać się o właśnie ściekające potoki lawy. Ciekawe pytanie o figury szachowe. No możemy namalować kiedyś. No i to jest pierwsza warstwa, którą jeszcze będziemy teraz dopracowywać w efektach świetlnych, mianowicie będziemy dodawać różnego rodzaju poświaty, no bo one zbudują tutaj prawdziwy klimat ognia. Ja teraz wcieram jeszcze ciemną ultramarynę w tę czerń, tak żeby nadać jej zabarwienie. No i teraz zacznie się ta ciekawa część, gdzie będziemy palcem rozcierać to miejsce erupcji czystym palcem najlepiej. To właśnie tak, żeby nadać efekt tych wszystkich gazów i poświaty, która towarzyszy kraterowi. Jak widzicie, ja... O, tu się teraz troszkę za dużo roztarło, ale mocno rozcieram te fragmenty lawy, które namalowaliśmy wcześniej. No w ogóle roztarć będzie sporo dzisiaj. Myślę, że jak ktoś chce, to nawet może oleju troszkę użyć. Ja się obejdę bez oleju. Chociaż trochę przygotuję na mycie rąk zaraz. Ale to wszystko wyglądało jeszcze dosyć surowo. Natomiast teraz, kiedy zaczniemy dodawać palcem roztarcia kłęby dymu, kiedy potraktujemy palcem te potoki lawy spływające w dół. Zaraz je jeszcze rozjaśnimy, bo one oczywiście teraz nam troszkę zciemnieją przy rozcieraniu. No to wszystko nabierze zdecydowanie więcej malarskiego charakteru i o to nam chodzi. I teraz, moi drodzy, to tylko od Was zależy, jak duży wybuch wulkanu chcecie mieć. Ja proponuję dodać też pojedyncze punkty, nawet skruszoną kredkę można wgnieść paznokciem w papier, proszę bardzo. W ten sposób powstaną takie bomby wulkaniczne. Można je jeszcze paznokciem rozetrzeć tak, żeby wyskakiwały z krateru.
Tak więc pastele olejne dają masę ciekawych efektów przy tego typu zjawiskach. Teraz jeszcze za chwilkę zajmiemy się dymem. W międzyczasie polecam Wam potraktować raz jeszcze żółtą kredką. Im bliżej krateru, tym bardziej żółto, bo tym ta lawa jest bardziej gorąca. Im dalej, tym bardziej czerwienią. Myślę, że czerwieni możemy zupełnie spokojnie użyć też gdzieś w okolicy samego wybuchu. Do podbarwienia dymu. Pobawmy się trochę konturem i przypadkiem. Nieco secesyjnie może się zrobić w tych partiach dymu, proszę bardzo. W końcu nie musi to być ilustracja do National Geographic. To może być nieco stylizowana. Malarsko. Interpretacja, zatem dodaję taką secesyjną bardziej kreskę. Wyobrażam sobie, jakby taki wybuch namalował na przykład Stanisław Wyspiański. Chyba nigdy nie malował wybuchającego wulkanu, ale można sobie wyobrazić, jakby to wyglądało. Skoro mamy wieczór, to można dodać jeszcze jedną rzecz, która troszkę powinna podnieść nastrój. Możemy nieco, mianowicie rozjaśnić niebo gdzieś nad horyzontem, gdzieś u samego dołu. Tam jakiś jaśniejszy turkus może się pojawić. On może ciekawie pomóc w wydobyciu stożka wulkanu. Proponuję kilka takich linii dodać również nieco wyżej. Zrobi się bardziej japońsko, bardziej secesyjnie. Może to góra Fuji. Przebudzona, chociaż
Inspiracją był wulkan Agung na Bali. Myślę, że takie chłodniejsze barwy to będzie troszkę jak połączenie ognia i. I lodu, i chłodniejszych barw właśnie u dołu. Ja teraz jasny żółty dodaję jeszcze na tą poświatę tuż nad horyzontem, tak żebyśmy dostali może nawet jeszcze to pomarańczem troszeczkę albo różem złamać. Tak, myślę, że róż będzie dobry. Dostaniemy efekt. Może z tej strony, może z prawej. To by się zgadzało z kierunkami świata. Dostaniemy nieco bardziej dramatyczny efekt. No i ciekawszy. Nałożyłem jeszcze dotknięcie pomarańczową kredką, później je przemazuję czarną kredką. To daje efekt takich świecących punkcików, takich światełek gdzieś jeszcze zanikających. Chwilka dla Was, żebyście nie musieli się spieszyć. Ja pomyślę, spróbuję właściwie jeszcze jakiegoś koloru. Tak, myślę, że można. Sieną paloną gdzieś tam wyżej wyjść w te wystylizowane dymy. Myślę, że gdzieś taką poziomą smugę dymu możemy wprowadzić także po lewej stronie, tak żeby ona przecięła troszkę tą erupcję. Takie zjawiska rzeczywiście mają miejsce, kiedy dym przechodzi przez wyższe warstwy atmosfery. Po prostu różne rzeczy się dzieją w koło. Mianowicie powstaje para wodna, która generuje w okolicy tego grzyba dymu chmury i taką właśnie chmurkę dodałem, podświetloną oczywiście światłem płynącym z krateru. I tak właśnie im bliżej samego krateru, tym więcej pomarańczu można dodać na od spodu tych obłoków. Ja jeszcze jaśniutki błękit i właściwie taki jaśniutki niemalże turkus zafundowałem tam nad horyzontem. No właśnie po to, żeby podkreślić różnicę między ciepłymi barwami nad kraterem, a tymi znacznie chłodniejszymi nad horyzontem. Już troszeczkę przestawię kamerę, o, żeby było lepiej widać. Wróćmy jeszcze do samej lawy wulkanicznej. Ja jeszcze miejscami troszeczkę ją dopracuję i na styku czarnych fragmentów i samego wybuchu możecie dodać taki kontur czerwieni. On stworzy wrażenie
świecenia tej lawy. Pomiędzy tymi strumykami też czerwień może się pojawiać w jakichś ilościach. Tak, myślę, że tak lepiej. Czyli cały czas dzisiaj tak naprawdę towarzyszy nam temat światła, świecenia, tyle że jest to światło z ognia płynące rano i teraz. Ale zdecydowanie ciemniejsza tonacja tła sprzyja takim efektom. Ja sprawdzam, co by się stało, gdybym nałożył jeszcze troszkę czerni tutaj w okolicy. W okolicy samego krateru. Myślę, że tą czerń jednak troszeczkę rozjaśnię brązem od dołu. Sprawdzam jeszcze co z lewą stroną. Myślę, że ciemne błękity gdzieś tam mogą się po prostu wkradać. Tak, ciemny błękit u góry podkreśla jeszcze efekt późnego wieczoru i nadchodzącej nocy, także polecam. Dym może zostać w kolorze papieru nieco jaśniejszy. Możemy tutaj jakiś ciekawy kształt temu dymowi nadać, troszkę bardziej zaskakujący, mniej banalny, mniej oczywisty, żeby to nie była po prostu taka chmurka wydobywająca się z komina, tylko żeby tam malarsko coś ciekawego się jeszcze pojawiło. Dlatego ja, jak widzicie, wciąłem się tam ciemnym błękitem i myślę, że to była dobra decyzja. Jeszcze kilka dotknięć takim ciemnym turkusem na niebie, po to, żebyśmy mieli, raz jeszcze powtórzę, wyraźne zróżnicowanie na te fragmenty ciepłe i na fragmenty chłodne, żeby malarsko obraz był interesujący. Thank you.
ponieważ mamy sporo poziomów, proponuję gdzieś na niebie użyć także kilku pionowych czy skośnych linii. Nadam nieco bardziej abstrakcyjny charakter całej tej scenie, chociaż wybuch wulkanu jest niemal z natury abstrakcyjnym zdarzeniem, niezwykłym w każdym razie dla nas w naszym klimacie. Także teraz to już takie kolorystyczne, swobodne eksperymenty. Ale cóż, po to w końcu malujemy. Ja jeszcze troszkę ugru gdzieś tutaj spróbuję w okolicy samego krateru dodać. Pamiętajmy o tym, żeby łamać troszkę symetrię, żeby nie było zbyt oczywiste ułożenie na przykład tej spływającej lawy, żeby ona pod względem plastycznym, rysunkowym i malarskim była ciekawa, w ciekawym kształcie. Myślę, że wypełnię jeszcze przestrzenie pomiędzy tymi strumykami lawy brązem, tak żeby dostać efekt ich świecenia. Takiego blasku, o właśnie w ten sposób. Na koniec przyciemniłem jeszcze krawędź tą po stronie tej poświaty wieczornej, po to, żeby podkreślić wyraźniej kontrast, pokazać krawędź wulkanu. Troszkę klimaty Witkacego mi się przypominają i takie swobodne kręcenie ręką. Wykorzystajmy te doświadczenia z zeszłego tygodnia. Przecież one tutaj również będą doskonale pasować. Zwłaszcza przy tak ekspresyjnym temacie. Po lewej została mi tam jedna mała chmurka, którą bardzo lubię, niech ona sobie tam wisi. A propos chmurek, możemy też przecież dodać jakiś pas za wulkanicznym dymem, dlatego teraz biorę kredkę szarą i dodaję jeszcze taką smugę, która chowa się za dymem. Ona może gdzieś tam wyjść sobie z drugiej strony. W ten sposób pokażemy zupełnie nowy plan, nową przestrzeń. Jakaś może przechodzić z przodu, jakaś może przechodzić z tyłu. Pozdrawiam Amelkę serdecznie. Cieszę się, Amelko, że ogień ci się podoba, że wyszedł realistycznie. Jak widzicie, to wszystko kwestia użycia odpowiedniego tła i użycia odpowiedniej kolejności nakładania kolorów.
O, ja jeszcze dodałem taką czerwoną poświatę, taki czerwony kontur przy tym najniższym kłębie dymu i myślę, że to była dobra decyzja. No i tak oto zrobiło się nieco secesyjnie, zrobiło się pięknie, groźnie, ale pięknie. To piękno takie groźne dzisiaj trochę, ale piękno. U mnie lawa popłynęła jeszcze niżej. A co, jak już wybucha, to niech się leje z wulkanu. Wyciszę jeszcze troszeczkę fakturę papieru. Myślę, że ona nie musi być aż tak widoczna. Faktura Mittent. I robię to bardzo ciemnym błękitem. Właściwie to jest chyba nawet indygo. Tak. Po prawej stronie dodałem jeszcze taką prawie niewidoczną warstwę czerwieni cynobrowej nałożonej na indygo, ale ona ociepliła ten fragment, zrobiła efekt brązu. Myślę, że prawie koniec. Jeszcze tutaj, o właśnie. U góry troszeczkę wgryzę się w dym, żeby jego symetrię trochę zakłócić. Tak. Moi drodzy, mój wulkan gotowy. Dobry wieczór, pani Katarzyno. Mój wulkan gotowy. Jak tylko uda mi się wybrać na ten prawdziwy Agung, to z pewnością doniosę. Prześlę zdjęcia, jak będzie zasięg, to nawet na żywo. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszą wyprawę na wulkan. Ciekawie było, wczoraj byliśmy w Colorado, dzisiaj wyprawa wulkaniczna. No i po tym wszystkim pozostaje mi życzyć spokojnego, dobrego wieczoru. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólne malowanie. Dziękuję za
45 wspólnych minut. Zapraszam jutro o 10 rano na malowanie wodospadu. Jutro będzie już lekko, chłodno i radośnie. Będzie piękny wodospad. Zapraszam serdecznie wszystkich w każdym wieku. To będzie bardzo dobra lekcja dla każdego. Życzę Wam dobrego wieczoru. Serdeczne życzenia dla wszystkich babci z okazji Dnia Babci. Raz jeszcze. Świętujcie babcie. I wnukom radzę, żeby ten dzień spędziły z babciami swoimi. Miłego wieczoru. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia.